Jak wiecie, bardzo lubię konsolę Nintendo Switch i pewnie zadacie pytanie, dlaczego w tym materiale odradzam tego czynu, skoro wszystko było pięknie, zawsze wychwalałem super możliwości tej konsoli, jeżeli chodzi o jej mobilność, jeżeli chodzi o jej bibliotekę gier, więc właśnie w tym materiale porozmawiamy sobie, dlaczego aktualnie powinniście się wstrzymać od zakupu konsoli Nintendo. Więc zaczynamy sobie tak naprawdę od pierwszego punktu, czyli plotki. Jak wiecie, teraz sporo wychodzi plotek tak naprawdę o nowych wersjach konsoli Nintendo Switch, mianowicie konsoli Pro oraz konsoli Mini, które to mają być zapowiedziane już na tegorocznym E3, czyli w czerwcu, i miałyby do sklepów trafić w okolicach, prawdopodobnie, mi się tak wydaje, świąt. I o co chodzi z nowymi wariantami konsoli? Czy warto się w ogóle nimi zainteresować, a może już biec do sklepu po wersję właśnie zwykłą? Mini ma być tak naprawdę następcą 3DS-a, czyli totalnie przenośną konsolą tylko. Bez trybu stacjonarnego, bez odczepianych Joy-Conów, czyli nie moglibyśmy zrobić sobie tego. A co za tym idzie, nie moglibyśmy również grać w dwie osoby w podróży. Zapewne konsola przez to będzie mniejsza, bardziej poręczna, no i będzie właśnie typową konsolą nastawioną tylko do trybu przenośnego. Mówi się też o wersji Pro, która to ma być mocniejsza niż aktualnie sprzedawana wersja konsoli. Ma ona również posiadać większy ekran przy niezmienionych wymiarach samej konsoli, więc tak naprawdę Joy-Cony i inne akcesoria miałyby pasować dalej do właśnie naszego sprzętu. I mimo tego, że tak naprawdę są to tylko plotki, to częstotliwość ich występowania jest tak duża, że wydaje mi się, że coś naprawdę jest na rzeczy i w czerwcu naprawdę zobaczymy przynajmniej jeden wariant nowy Nintendo Switcha. I dlatego do tego czasu mega bym się wstrzymał przed zakupem właśnie Nintendo Switcha. Drugim powodem jest tak naprawdę słaba jakość wykonania, jeżeli chodzi o plastik, który jest umiejscowiony tutaj na pleckach, który to samoczynnie potrafi pękać. Ja doświadczyłem tego problemu w materiale o tym, że mam uszkodzonego Nintendo Switcha, właśnie wypowiedziałem się na ten temat, więc wydaje mi się, że warto byłoby poczekać na nową wersję Switcha, by ukryć takie niedoskonałości i mieć po prostu fajnego Switcha, który nie jest popękaną konsolą. Mam również nadzieję, że zostanie poprawiona ta nóżka, która jest tutaj, która jest mega, nazwijmy to, niestabilna i z racji umiejscowienia jej po prostu z jednej strony konsoli, a nie na środku, no to dosyć słabo tak naprawdę trzyma nasze urządzenie, jeżeli chcemy go położyć w trybie, nazwijmy to, tabletowym. Wydaje mi się również, że nawet jeżeli nie jesteście zainteresowani kupieniem Switcha Pro, ponieważ stwierdzacie, że ta wersja jest dla Was wystarczająca, to i tak warto zaczekać, ponieważ nawet jeżeli Pro czy tam Mini okaże się dla Was niewypałem, to zapewne cena standardowej wersji spadnie. Napełni się trochę rynek wtórny i będzie można wyrwać używkę w jakiejś fajnej cenie, bo jednak niektórzy ludzie będą chcieli wymienić swojego Switcha na Switcha Pro. Zapewne zapytacie, jakie ja mam zdanie o konsoli Pro, jakie ja mam zdanie o zwykłej konsoli, co z nią zrobię, czy wymienię ją na Pro, więc raczej sobie zostawię stary model, ale również rozpatruję możliwość kupienia Pro, ponieważ nagrywając na YouTube chcę Wam pokazać tak naprawdę najlepsze doznania jakby płynące z produkcji, a jak wiemy, zwykły Switch potrafi tracić klatki, na przykład w jego hitowym tytule, czyli The Legend of Zelda Breath of the Wild, często traci klatki w trawie, więc jeżeli Pro miałaby nam zapewnić płynną rozgrywkę, dlaczego nie? Co prawda nie znamy ceny Pro, nie znamy ceny Mini i nie wiemy, jak to będzie oddziaływać na cenę zwykłego Switcha, ale i tak planuję kupić właśnie nową wersję konsoli, by pokazać Wam najlepsze doznania. Wtedy również mógłbym nagrywać materiały, jak gierka działa na starym Switchu i jak działa na wersji Pro, czy warto dołożyć trochę kaski, by mieć lepsze osiągi. Nagrałem ten materiał, ponieważ sporo pytań jest ostatnio na moich live'ach, które robię z właśnie The Legend of Zelda, z Mario Kartów, Super Mario Makera, co uważam na temat Nintendo Pro, no i właśnie oto jest ten materiał. No i to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał, mimo tego, że był chyba krótki, zwięzły i na temat, to pamiętajcie, że w czerwcu mają zostać zapowiedziane, według oczywiście plotki, dwa nowe modele Nintendo Switch. I ja polecam poczekać. Dzięki za wysłuchanie. Na razie.